Na podcast Lektury 2.0 zaprasza Allegro. O pocałunku, któryś jest w niebie razem z duszami bzu i jaśminu, krwi i bezsennych łąk gwiezdnych synu. No tak rymować mogła tylko kobieta. Serio. Że to, co mówię, jest niepoprawne? Że to farmazony bez nawet chociażby teoretycznego znaczenia i naukowego poparcia? Tak? No to robimy mały eksperyment. Ręka w górę, chłopaki, którzy potrafią odróżnić bez od jaśminu albo choćby wskazać jeden albo drugi. No i co? No właśnie. Takie rzeczy to jakaś czarna, bezkresna magia, której nie znają nawet najpotężniejsze umysły Hogwartu. Z tą zdolnością rodzą się tylko dziewczyny, podobnie jak z umiejętnością odróżnienia różu od fuksji i amarantu. No nie, sorry, zwykły śmiertelnik tego nie umie i już. Więc dziś, w kolejnym odcinku Lektur z Allegro, będzie feministycznie. Kobiecą, poetycką modlitwę na współczesny język przełożyła nam kobieta. Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Natalia Schroeder. Od kobiet, dla kobiet. Siła kobiet. Panowie, róbcie miejsce. Ale też nie odchodźcie za daleko. Zostańcie z nami. Może poznacie kilka zakamarków kobiecych dusz i umysłów? Tych niezgłębionych meandrów, błądzących jak dopływy Odry czy Amazonki, przez które przedzierać się trzeba jak przez najdzikszą dżunglę, nigdy nie będąc pewnym, co czyha za rogiem. Pełnych kosmicznych wybuchów, czarnych dziur i deszczów meteorytów. Wiele się z tej podróży nie nauczycie, ale zapewne zrozumiecie, dlaczego nigdy nie zrozumiecie kobiet. No co, nie będę was oszukiwać, ale próbować możecie. Jaką melodią zabrzmi modlitwa jednego z najzdolniejszych głosów młodego pokolenia? Posłuchajmy.
robiło się delikatnie, zwiewnie i eterycznie. Romantycznie, ale bez kiczu. Tak wiecie, ze smakiem. Nie w stylu, siądę nad rzeczką z moją misią i popatrzę na zachodzące słońce, bo takie to oryginalne i nikt jeszcze tego nie wymyślił. To jest wzniosłe, ale nie wyniosłe. Nieoczywiste i pomysłowe. Coś jak wyjście na dach i oglądanie przy fajnej muzie spadających gwiazd. Próbowaliście kiedyś? Nie? To spróbujcie. Działa na 100%. Ale wracając do wiersza, no i do kawałka. Aż się wzruszyłem. Dziewczyny to jednak potrafią poruszać. I potrafią mówić o uczuciach. No w ogóle potrafią. Jak się tak tym utworom przyjrzeć bliżej, to trochę to szalone. Nawet nie trochę, a bardzo. Kosmos jakiś. Miłość już sama w sobie jest kosmosem, a pisanie czy śpiewanie o niej to odkrywanie planet w innym układzie słonecznym. Inna galaktyka. No ale dobrze to wyszło i naszej poetce, i Natalii. No bo co się dziwić, że jest w tym odrobina szaleństwa. Miłość jest szalona z racji pochodzenia, z urodzenia, rodzinnego domu i definicji. Miłość kobiet tym bardziej, a jeszcze artystek. Weźcie też poprawkę na to, że Jasnorzewska zimowała się z mnóstwem artystów, chociażby z Witkacym. Zdajcie sobie chyba sprawę z tego, że za spokojny to on raczej nie był. Lubił używać życia i używek. Jeśli ciekawi was jakich, zerknijcie na jego pracę. Obok autografów dodawał tam parawki z chemicznymi symbolami substancji, którymi się inspirował. I nie, nie była to ani kofeina, ani yerba mate. Chociaż akurat jeśli chodzi o twórczość, to łatwiej wymieniać między Jasnorzewską i Witkacem różnice niż to, co ich łączyło. On zasłynął jako szalony mistrz pokrętnego słowotwórstwa. O rzeczach prostych mówił zawile. Ona z kolei potrafiła w małych, niezwykle oszczędnych formach i super trafnych metaforach opowiedzieć o sprawach najbardziej pokrętnych nieskomplikowanie. O zawiłościach mówiła prosto. Miłości czy dramaty rozstania potrafiła streścić w 4 równych wersach. W 2 zdaniach, kilku wyrazach. Takich SMS-ach do rymu. Wielu z was pewnie nie potrafiłoby nawet w tylu znakach wykrztusić chodzi o to, że no ja ten. Nie martwcie się, ja też nie byłbym w stanie sklecić nic więcej. A Jasnorzewska ogarniała te klocki jak jakiegoś Tetrisa czy Skrable. Natalia Schroeder zresztą też. No, siła kobiet, nie inaczej. Jasnorzewska nie bała się życia. Otwarcie mówiła o sprawach dotyczących kobiet, takich jak chociażby pozamałżeńskie związki, które, chociaż trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, przed wojną budziły sporo kontrowersji, zwłaszcza gdy nie chodziło o mężczyzn. Tak, tak, dziewczyny. Tolerancję i równouprawnienie nasze pra, czy też pra-pra babcie dopiero wywalczały w manifestacjach i licznych manifestach, także tych w sztuce. W tej samej zresztą, która Jasnorzewską postrzegała często jako skandalistkę. Zwłaszcza gdy recenzje wychodziły spod piór mężczyzn, a często wychodziły. Pewnie dlatego Pawlikowska-Jasnorzewska często dostawała łatkę skandalistki. Pewnie dlatego, że często wymykała się konwenansom. Dzisiaj pewnie uważana byłaby za niezależną duszę, chłopaczarę, czy też za eloziomalkę. Wtedy było inaczej. Mocno otwarta i nowoczesna. Podobno miała nawet epizod wege, któremu zresztą poświęciła wiersz Do mięsożerców. Podobno też unikała alkoholu. No co zrobić, nikt nie jest idealny. Bujała w obłokach, stąd pewnie ta jej podniebna, miłosna modlitwa do pocałunku. O właśnie, byłbym zapomniał, na jej cześć nazwano jedną z planetoid. No niezły kosmos, co? Za wspólnie spędzony czas dziękuję Allegro. Po więcej wejdź na stronę. Na .allegro.pl / lektury.